Zanim zaczniemy, z góry przepraszam, że dzisiaj tak nietypowo, ale statyw mi się zepsuł. Umówmy się. Oglądany rezydent od dłuższego czasu ma dość poważne problemy. Remedium od Netflixa, które było tragiczne i zostało anulowane po pierwszym sezonie. Witajcie w Raccoon City, które próbowało połączyć trzy historie w jedno, co sprawiło, że osoby, które nie znają serii, nie wiedziały o co chodzi, a te znające też nie wiedziały. No i animacja Infinite Darkness od Netflixa, która z całej tej trójki była najlepsza, ale ewidentnie miała problemy z fabułą i niewykorzystaniem postaci Leona i Claire. Trochę uogólniam, ale jakbym miał wymieniać wady wszystkich tych produkcji, to faktyczna recenzja zaczęłaby się gdzieś w okolicach 45 minuty. Wiadomo, filmy z Milion Jowowicz też nie były najwyższych lotów, ale zdecydowanie prezentowały wyższy poziom. Natomiast poprzednie animacje były świetne, i miałem nadzieję, że najnowsze dzieło powtórzy ich sukces, zwłaszcza że zerwali z Netflixem. Jak ostatecznie wyszło? Hejka wszystkim, z tej strony Mario z ostatniej tawerny, a dzisiaj recenzuję dla was Resident Evil: Wyspa Śmierci. Zapraszam! Najnowsza animacja przede wszystkim reklamowała się połączeniem większości znanych protagonistów: Leon Kennedy, Chris Redfield, Claire Redfield, Rebecca Chambers, a przede wszystkim Jill Valentine, która wraca do służby. Nawet na początku mamy bardzo klimatyczne intro, ukazujące każdą z postaci wraz z fragmentami, czy to z gier, czy to z animacji. I tak, to jest kolejna animacja, w której pojawia się Rebecca, a była protagonistką tylko jednej gry. Ale jakim cudem drogi ich wszystkich się w ogóle skrzyżowały, Babuła. Wyspa Śmierci rozgrywa się między szóstą a siódmą częścią growego cyklu. Rozpoczyna się od przedstawienia kilku wątków. Chris, Jill oraz Rebecca pracują nad zarażeniami, które mają miejsce w San Francisco. Claire odnajduje martwą orkę z bardzo dziwnymi obrażeniami, a Leon ściga naukowca, który działa przeciwko rządowi USA. To wszystko prowadzi w jedno miejsce więzienie Alcatraz. Muszę przyznać, że historia jest bardzo interesująca. Zwłaszcza i to to nie jest spoiler, bo tego dowiadujemy się na początku. Jest nowy, ulepszony wirus T, który nie przenosi się poprzez ugryzienie. I oczywiście, jak to z serią Resident Evil bywa, trzeba przygotować się na bardzo specyficzne dialogi, takie bardzo naiwne. Wiecie, ratowanie świata i tego typu rzeczy, to albo się kocha, albo nienawidzi. Dodatkowo antagonista jest naprawdę bardzo typowym złolem, ale muszę przyznać na jego obronę, że jego historia jest na nawet ok, i łączy się z wydarzeniami z Rakon City. Ale trzeba też przyznać, że Seans nie bawi się z widzem. Tak naprawdę od pierwszych minut rozpoczyna się akcja i muszę podkreślić, że to jest taka typowa japońska akcja, czyli pełna absurdów i łamania praw fizyki. Walka na motocyklach, bieganie po ścianach i jakże niepraktyczny, ale widowiskowy styl walki. Ale powiem szczerze, według mnie tak powinno być. W końcu opiera się to o serię g. Resident Evil, która była też totalnie absurdalna, ale ludzie ją za to pokochali. I to jest też inny rodzaj głupoty niż ten, który reprezentował sobą Remedium. Serial Netflixowy bardzo próbował brać siebie na poważnie i bardzo mu to nie wychodziło. Natomiast tutaj to widać, że to ma być jak wyjęte z gry wideo i to po prostu działa. Zwłaszcza, że bohaterowie nie tylko będą walczyć z zombie, ale pojawią się też pewni starzy znajomi i scena z nimi jest naprawdę genialna. I świetnie buduje napięcie. Dodatkowo, co może być w sumie postrzegane jako minus, film tak leci z akcją, że nie przejmuje się jakimkolwiek pogłębianiem relacji między choćby Leonem a Claire albo Jill i Chrisem. Fani fanfików będą zawiedzeni. Chociaż sam się trochę zawiodłem, bo liczyłem na jakieś nawiązanie do memów, które mówią o przedłużeniu rodowo do Redfieldów. Natomiast nikt z Was się nie zawiedzie, jak odwiedzi naszą stronę internetową, na którą serdecznie zapraszamy. Zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję dla kanału Ostatniej Tawerny. Bohaterowie też zostali świetnie przedstawieni. Cechy charakterystyczne każdej z nich, jakie mogliśmy poznać w grach, się tutaj pojawiły. Aczkolwiek miałem wątpliwości w jednej scenie co do postępowania jednej z postaci, w sensie. Powiedziała coś tak obojętnie, że nie pasowało to do niej. Jeszcze przed premierą miałem natomiast jedne wątpliwości, które się niestety sprawdziły. Otóż Przedstawienie pięciu legendarnych postaci z takim samym ramem czasowym wydaje mi się lekko niemożliwe. I niestety, jedna z postaci ewidentnie jest rzadziej na ekranie niż pozostałe. Chociaż z drugiej strony, trzeba było z kogoś zrobić tego głównego bohatera, i ta rola została oddana Jill. Mam wrażenie, że jest to lekkie przygotowanie nas do dziewiątej części, bo jeśli wierzyć plotkom, tam Jill faktycznie się pojawi. No i oczywiście nie mogło zabraknąć nawiązań do gier, gdzie byłem w szoku, bo była wzmianka o postaci, o której myślałem, że już wszyscy zapomnieli. W komentarzach możecie zgadywać o jaką postać chodzi. No i jeśli graliście w piątą odsłonę cyklu, to Jill przypomina o wydarzeniach, które tam się zdadziały i przedstawia swoją perspektywę. Kto grał, ten wie o czym mówię. Jestem w ogóle w szoku jak całość naprawdę mi szybko zleciała. Mimo, że Infinite Darkness posiadał 4 odcinki, to strasznie mi się to dłużyło. A tutaj ledwo zacząłem i napisy końcowe. Całość ogląda się po prostu wybornie. Chociaż muszę przyznać, że są pewne zgrzyty. Animacja sama w sobie jest naprawdę ładna, ale coś czasami nie wyszło. W pewnych scenach twarze postaci, konkretniej Jill i Rebeki, wyglądały jak puste cyborgi, tak totalnie bez emocji. Natomiast Chris potrafił stać w pozycji bojowego kloca. Do tego pojawiają się momenty, w których widoczne są dziwne cięcia, jakby bohaterowie się teleportowali i trochę to zaburza przyjemność z oglądania. Ale to w mojej opinii dwa najpoważniejsze problemy Death Island. Mimo tego dostaliśmy naprawdę świetny film, ale co ważniejsze, dostaliśmy naprawdę świetny film z cyklu Resident Evil. Wreszcie! Szczerze gratuluję Resident Evil Death Island za przełamanie słabo oglądanych rezydentów. Ode mnie animacja otrzymuje ocenę 8 na 10. Jeśli jest Jesteście fanami serii, to jest to must watch, musicie to obejrzeć. Jeśli nie, to radzę wam pograć trochę w poprzednie części, ewentualnie obejrzeć poprzednie animacje i z przyjemnością zabrać się za seans tego pięknego filmu. I tyle ode mnie. Widzimy się, bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, hej!